Dużo już pracowałaś z tymi tablicami. Pracowałaś również z perłami. Umiesz zbudować już nawet liczbę 88 ze złotych pereł. Wiesz już również, jak wygląda symbol liczby 88. Dzisiaj połączymy symbole i ilość. Ile 21. To jest? Czy potrafisz zbudować to ze złotych pereł? Widzę 24 albo 25. Gdybyśmy dodali jeszcze jedną perłę, ile byśmy mieli? 30. Pokażę Ci, co możemy zrobić. A te perełki, na co możemy zamienić? Teraz mamy 30, proszę. Teraz ile mamy, Ola? 38. W ten sam sposób możemy kontynuować dobieranie odpowiedniej ilości złotych pereł do symbolu liczbowego, aż dojdziemy do 99. Rozszerzeniem tej prezentacji może być praca na wyrywki lub praca dwójki dzieci. Jedno układa symbol liczbowy, drugie buduje tą liczbę z pereł, albo na odwrót. Jedno dziecko buduje liczbę z pereł, a drugie musi dopasować symbol liczbowy.